Projektantowi stron internetowych bardzo przydaje się umiejętność debugowania stron z użyciem dostępnych narzędzi, np. narzędzi deweloperskich przeglądarki. Obecnie ma je każda przeglądarka. Powinniście nauczyć się korzystania ze wszystkich. Dobrze też jest wiedzieć, która przeglądarka ma najlepsze narzędzia i w tej przeglądarce zacząć debugowanie. Teraz przoduje Chrome, przynajmniej moim zdaniem, ale w przyszłości może się to zmienić. No dobrze. Otwórzmy narzędzia deweloperskie Chrome. Można to zrobić na kilka sposobów. Ja znajduję skrót klawiszowy dla przeglądarki i systemu operacyjnego. Używam go, bo tak jest najszybciej. W makach to Command Option I. Już! Są nasze narzędzia deweloperskie. Inny sposób. Klikacie prawym przyciskiem myszy. Zbadaj element. Otworzą się narzędzia deweloperskie i konsola HTML. Klikając znajdziecie to, czego chcecie. To całkiem szybki sposób. I wreszcie jest sposób długi. Trzeba wejść do menu, kliknąć na więcej narzędzi, dalej narzędzia deweloperskie, i konsola też się otworzy. To sposób pewny, ale czasochłonny. Radzę sprawdzić, jaki jest skrót klawiszowy i robić to raz po raz, aż zapamiętacie. Dobrze. Skrót klawiszowy. Konsola otwarta, świetnie. Jest tu wiele narzędzi, ale teraz skorzystamy z jednego. Zaraz zobaczycie. To konsola JavaScript. Pokazuje wszystkie ostrzeżenia i błędy związane z żądaniami http, plikami CSS i poleceniami JavaScript. Pokazuje też wszystko, co loguje strona. Zademonstruję. Użyję polecenia console.log. Żeby wyświetlił się komunikat. Zauważcie, że program pokazuje wiele błędów składniowych, na przykład konsol niezdefiniowane. To dlatego, że piszę powoli, a jestem w środowisku czasu rzeczywistego, które ciągle ocenia nowy kod. Dlatego wskazuje wszystkie błędy. Pamiętajcie o tym, używając konsoli do stron internetowych w Khan Academy. Możecie ignorować te komunikaty, póki nie skończycie wpisywania. Dopiero wtedy zobaczycie błąd. A może go nie będzie? Gotowe. Konsola mnie pozdrowiła, jak miło. W porządku. Można zrobić jeszcze mnóstwo rzeczy z narzędziami deweloperskimi przeglądarki. Powinniście je lepiej poznać. To, co już wiecie, pomoże wam debugować programy podczas tego kursu.